serdecznie witam kadrę naukowo-dydaktyczną żołnierzy pracowników Akademii Obrony Narodowej witam studentów bardzo bardzo serdecznie i wojskowych i cywilnych i cieszy mnie ta wypowiedź wielu studentów, których dzisiaj spotykałem, czekając na szefa Sztabu Generalnego, że przyszli, żeby posłuchać szefa Sztabu i zobaczyć szefa Sztabu Generalnego. Cieszę się ogromnie. To świadczy, to świadczy dobrze o Was i o tym, że trafiliście właśnie do Akademii Obrony Narodowej. Panie Generale, jeżeli można, zapraszam Pana Generała serdecznie do wygłoszenia wykładu. Panie Komendancie, Rektorze, Przyjacielu, Panowie Generałowie. Admirałowie, oficerowie, szanowni państwo, drodzy studenci, nasza młodzież. Po tym wstępie no wydaje się, że cokolwiek bym nie powiedział, cel, jaki został postawiony przez komendanta rektora, zostanie osiągnięty. To młodzież, która siedzi, studenci, którzy siedzą z tyłu, zobaczyli już szefa sztabu, więc w zasadzie 50% mojego zadania zostało zrealizowane, z czego się cieszę. Chciałem serdecznie podziękować za tę możliwość zabrania głosu w tym szczególnym dla nas roku, w roku 2014, w roku szczególnym z wielu powodów. I nie tylko ostatnia debata, czy też reforma systemu dowodzenia i kierowania wpływa na szczególność tego roku, ale ten rok jest szczególny pod wieloma innymi względami. Zbliża się dziesiąta rocznica Unii Europejskiej, wstąpienia Polski, piętnasta NATO. Jak spojrzymy na rocznicę I i II wojny światowej, setna rocznica, a więc ten ciąg zdarzeń, który będzie nam towarzyszył przez 2014 rok, sprawia, iż jest to rok szczególny. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o szczególności wydarzeń historycznych, a zajmiemy się bardziej tym, co. Czeka nas dzisiaj, jutro i w najbliższej przyszłości. W przyszłości, która będzie oznaczała w wojsku wdrożenie nowego systemu dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi. Długo zastanawiałem się nad treściami, które chciałbym przekazać, nad tym zasadniczym przesłaniem, jakie chciałbym dzisiaj do Państwa skierować. Po tych analizach doszedłem do wniosku, że na dzień dzisiejszy najistotniejszą kwestią jest spojrzenie poprzez pryzmat nowego systemu dowodzenia i kierowania, spojrzenie na to, jak będą siły zbrojne funkcjonowały. A ponieważ nowy system dowodzenia, zmiany towarzyszące temu, niech tym wyznacznikiem zmian będzie fakt, iż poddano pod analizę, zweryfikowano bądź opracowano od podstaw ponad 100, ponad 150 aktów od ustawy, począwszy od ustawy, którą prezydent Rzeczypospolitej Polski 22 lipca na dziedzińcu w Sztabie Generalnym podpisał ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz innych ustaw, poprzez szereg tych ustaw, poprzez rozporządzeń, zarządzeń, wreszcie decyzji wykonawczych to wszystko oddaje, jak wielka skala przeobrażeń nastąpiła w siłach zbrojnych. Ponieważ nie miało to precedensu dotychczas, myślę, że głównym moim przesłaniem, które chciałbym przekazać, i zazwyczaj to przesłanie powinno wynikać z treści, a nie być podawane na początku, ale zdecydowałem się dzisiaj, że powiem o tym przesłaniu, żeby przygotować Państwa na odbiór tego, o czym będę mówił. Tym głównym przesłaniem. Jest to, że jest to olbrzymia zmiana. Jeżeli tak, co do tego nie mamy wątpliwości, to proponuję, abyśmy się zwrócili do podstaw. Proponuję w tym nowym systemie dowodzenia i kierowania rzetelną, solidną, żołnierską pracę u podstaw. Co lega u podstaw funkcjonowania sił zbrojnych? To będzie przedmiotem mojego wystąpienia. Jeżeli ktoś oczekiwał z Państwa, że po 15 dniach funkcjonowania systemu dowodzenia i kierowania w nowych realiach poddana, poddany ten system zostanie przeze mnie swoistej ewaluacji, ocenie, to wyjdzie z tego wykładu zawiedziony i nie obraża się, jeżeli opuści tę salę. Jeżeli ktoś oczekiwał, że będę poddawał analizie czy też ocenie sam system jako taki, Również może wziąć sobie przynajmniej te, na tę pierwszą część wykładu wystąpienia przerwę. I również może opuścić salę, co mnie absolutnie tutaj nie wprowadzi w zakłopotanie. Szanowni Państwo, krótko o agendzie. Co zamierzam przedstawić, co zamierzam dzisiaj powiedzieć. Pierwsze, siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, ich misje i zadania. Krótko o warunkowaniach prawnych, o których już częściowo wspomniałem. Rola i zadania Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego oraz nowo powstałych dowódców, dowództw rodzajów sił zbrojnych, dowództwa generalnego i dowództwa operacyjnego. Funkcjonowanie krótko sił zbrojnych. Podsumuję to działalnością w zakresie nadzoru, sztabu generalnego oraz rzucę na koniec przysłowiową konkluzję, co w moim przekonaniu jest najistotniejsze w nadchodzących dniach, w nadchodzącym roku. Proszę kolejny slajd. Szanowni Państwo, aby mówić o pracy u podstaw, trzeba sięgnąć do zapisów najważniejszego dokumentu do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, artykułu 26 tejże Konstytucji w punkcie pierwszym i w punkcie drugim. Da to nam odpowiedź na pytanie, do czego tak naprawdę zostały stworzone siły zbrojne, czym siły zbrojne powinny żyć, czym siły zbrojne powinny się zajmować. Jest to fundamentalne pytanie, jeżeli przyjmiemy za słuszną tezę, że powinniśmy wrócić do korzeni, do pracy u podstaw. Czytamy, siły zbrojne Rzeczypospolitej służą obronie niepodległości naszego państwa. Można rozłożyć to na czynniki pierwsze, co dokonam na kolejnych slajdach, ale zapisano również, że siły zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podległość cywilnej i demokratycznej kontroli nad armią. Raz jeszcze w tym gronie myślę, że warto o tym powiedzieć, że są to najwyższe wartości, jakimi Siły zbrojne powinny się kierować, a w ramach tych sił zbrojnych każdy z żołnierzy Wojska Polskiego. Niekwestionowany dorobek przemian, jakie miały miejsce w ostatnich latach, to jest właśnie cywilna kontrola nad armią. Odniosę się do tej kwestii, wskazując, czy istotnie, tak jak zakładano w ustawie o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej, czy istotnie. Nastąpi wzmocnienie tejże cywilnej kontroli nad armią. Proszę kolejny slajd. Szanowni Państwo, krótko o determinantach, jakie towarzyszą misjom i zadaniom sił zbrojnych, bo o nich nie możemy zapominać. Spójrzmy na środowisko bezpieczeństwa. Polska i jej polityczne, geopolityczne położenie budzi wiele refleksji strategicznych. Jesteśmy państwem szczególnym, co nie oznacza, że jesteśmy państwem wybranym. Jesteśmy członkiem NATO, o czym wspomniałem, Unii Europejskiej. Posiadamy dobre więzi i relacje współpracy. Nie postrzegamy żadnego państwa jako państwa agresora. Budujemy współpracę i wzajemne zaufanie w ramach istniejących sojuszy i koalicji. Ale musimy też pamiętać, że Polska jest krajem, granicznym, zarówno NATO w Unii, i Unii Europejskiej, zarówno w NATO, w tej części europejskiej, pominając więzi transatlantyckie i jesteśmy również państwem granicznym NATO. Dla przypomnienia i nie zamierzam zadawać pytań kontrolnych, choć jak to wykładowcy zawsze czynili w Akademii Obrony Narodowej, zawsze były te pytania kontrolne, co powodowało, że studenci nie spali. Ale dla przypomnienia i dla uświadomienia sobie tejże odpowiedzialności i geostrategicznego położenia naszego kraju należy wspomnieć o fakcie, abstrahując od wszelkich uwarunkowań politycznych naszych granic, należy pamiętać, że granica nasza lądowa to jest, o ile dobrze pamiętam, 1163 km, nasza granica borska 440 km. Jesteśmy państwem granicznym, cokolwiek byśmy nie zrobili. Faktu tego na obecną chwilę nie zmienimy. Bezpieczeństwo narodowe. Będę o tym szerzej mówił. NATO, Unia Europejska, ONZ, OBWE, wszelkie koalicje Grupa Wyszehradzka, wajmarska koalicje Coalition of Willing, tam gdzie niejednokrotnie wykonywaliśmy swoje zadania. Wszystko to, Wpływa na misję, na to, czym siły zbrojne żyją i czym żyć będą w najbliższych czasach. W dniu wczorajszym miałem spotkanie, i podzielę się tą refleksją. Miałem spotkanie z jednym z dziennikarzy Miesięcznika Armia, panem Marcinem Oraczewskim. Kilka kwestii i te, które warto w tym kontekście dzisiejszej naszej debaty poruszyć, przedstawiane są i kreowane są na wielu Medialnych, w wielu medialnych przekazach na portalach internetowych, ale również w dyskusji, w debacie publicznej istnieją takie oto konkluzje. Po pierwsze, że konflikt militarny w Europie na szeroką skalę jest mało prawdopodobny. Aczkolwiek i tu się zatrzymujemy, nie jest niemożliwy. Można sobie wyobrazić, jak wyglądała ostatni konflikt izraelsko-arabski. Pamiętamy wszyscy. Prala, o którego tak na dobrą sprawę zaogniskowało się. Możemy sobie włączyć swoją własną wyobraźnię i zobaczyć, jak rozwija się konflikt o ograniczonej skali i jakie perturbacje może z sobą przynieść. Drugie spostrzeżenie było takie, że Polska nigdy, jak nigdy dotychczas może się czuć bezpieczna. Trzecie, Polska nie ma szans na obronę w otwartym. W powszechnym konflikcie zbrojnym. Tezy wydawałoby się, jeżeli przyjmiemy te tezy, to pójdziemy w kierunku konkluzji, które są z natury skazane na błąd, ponieważ te tezy są również błędne, prowadzące przez skrót myślowy. Dlaczego Polska jest tak bezpieczna jak nigdy dotychczas? Ano, przez fakt członkostwa jako jednego filaru naszego systemu bezpieczeństwa państwa poprzez członkowską w NATO w Unii Europejskiej poprzez sojusze, silną, odważną politykę zagraniczną, nasz udział, naszą wiarygodność w tych sojuszach, a więc nasz udział w misjach, operacjach, tam gdzie jesteśmy, tam gdzie byliśmy i być może tam gdzie będziemy. Że w, w polskich siłach zbrojnych postrzega się partnera, że na komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej stwierdza się, jeżeli Polacy tam pójdą, to my pójdziemy z Polakami. To jest dorobek sił zbrojnych, to jest dorobek wszystkich tutaj siedzących, wszystkich państwa i naszych żołnierzy, nie tylko w służbie czynnej. Przestrzegam zatem o skrótowym myśleniu o bezpieczeństwie narodowym, o systemie bezpieczeństwa, systemie obronnym państwa, bo w tym systemie siły zbrojne stanowią podstawowy filar. Przejdźmy do misji i zadań sił zbrojnych. Zapewnienie korzystnych i bezpiecznych warunków realizacji interesów narodowych. Pod, tymi może, pod tym stwierdzeniem możemy podpiąć trzy misje sił zbrojnych, a do każdej misji do, przyporządkować odpowiednie zadania. Wrócę do tych misji i wracam do tych misji z uporem maniaka, bo to jest to, co powiedziałem na starcie: praca u podstaw. Spójrzmy, do czego zostaliśmy stworzeni. Jakie są od nas oczekiwania. Przy w pełnym respekcie i zachowaniu cywilnej kontroli nad naszymi siłami zbrojnymi. Pierwsza misja, nawet nazywamy ją w skrótem obrona ojcowizny, zagwarantowanie obronności państwa i przeciwstawienie się agresji, utrzymanie integralności i niepodległości terytorialnej naszego kraju. Jak spojrzymy przez ten pryzmat pierwszej misji i tutaj refleksja od razu się budzi, bo wiele razy miałem okazję rozmawiać na ten temat, i na Komitecie Wojskowym, pytanym przez szefów obrony poszczególnych krajów, jak rozumieć w skrócie czy też w cudzysłowie tak zwaną doktrynę komorowskiego. Pan prezydent 15 sierpnia na święcie użył stwierdzenia, że które tak na dobrą sprawę dla wojskowych, dla szefa sztabu generalnego, ale wszystkich siedzących tutaj państwa, daje podstawę do tego, aby raz jeszcze wrócić do korzeni do pracy u podstaw. Ta praca u podstaw to jest wskazanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, że nie tylko pod numerem jeden jest ta misja, ale ona jest głównym naszym priorytetem. Jednocześnie pan prezydent zwrócił uwagę, że jako partner, jako sojusznik, jako członek NATO i Unii Europejskiej jesteśmy zdeterminowani, aby wypełnić nasze zobowiązania sojusznicze. I jest to ta druga misja. Kształtowanie środowiska bezpieczeństwa, bo bez niego, tak na dobrą sprawę, nie byłoby tego pierwszego filaru. A więc nie ma tutaj sprzeczności. Tak odczytujemy i taką narrację czy też retorykę przyjąłem w rozmowie z naszymi partnerami, wyjaśniając, na czym polega kwestia słów pana prezydenta. Bo czas zdać sobie sprawę, co to jest NATO jako Traktat Północnoatlantycki, jakiego struktura. Polityczno-wojskowa posiada swoje agendy, struktury, ale posiada również tak zwany NATO Command Structure, pod którą już są tylko NATO Force Structure. A więc NATO jest tak silne, jak silny jest każdy jego członek. Pan prezydent mówi, że musimy być silni my, jako Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas i NATO będzie silne. Jeżeli NATO będzie silne, i my będziemy posiadać odpowiedni potencjał, to będziemy w stanie również tym potencjałem, jeżeli takie będą zobowiązania sojusznicze i wola, wypełnić misję drugą kształtowanie środowiska bezpieczeństwa. Zwróćmy uwagę na pierwszą misję i przejdziemy tutaj zaraz do tego, o czym tak naprawdę chcieliśmy mówić o systemie dowodzenia i kierowania. Co to znaczy zagwarantowanie bezpieczeństwa obronności naszego państwa? Zwróćcie panu, Państwo uwagę na Poprzez pryzmat, spójrzcie na, na, na tę pierwszą misję, poprzez pewien pryzmat waszej wiedzy i doświadczenia. Co wchodzi w skład tejże pierwszej misji? Co trzeba wykonać w siłach zbrojnych, żeby ta misja podstawowa, o której również pan prezydent wspomniał, jako zasadnicza misja sił zbrojnych, była zrealizowana? Włączcie swoją wyobraźnię i postarajcie się w tych krótkim przekazie, o którym za chwilę wspomnę. Postarajcie się sobie wyobrazić fakt, kto i co w tym obszarze będzie realizował i jaki nastąpi podział zadań w nowym systemie dowodzenia i kierowania. Ja nie będę mówił tutaj o, o, o podziale zadań. Ja nie będę przytaczał dokumentów kompetencyjno-organizacyjnych. Ja zwrócę tylko uwagę na pewien fakt i złożoność zjawiska, jakim jest funkcjonowanie sił zbrojnych, sił zbrojnych. a zatem, zatem i odpowiedzialność poszczególnych osób dowództw, sztabów i poszczególnych, pojedynczych żołnierzy, żołnierzy zawodowych. Co to znaczy zagwarantować obronność? Co to znaczy przygotować siły zbrojne? Co to znaczy przygotować w systemie obronnym państwa, nasze państwo? To znaczy przygotować i to należy do kompetencji i odpowiedzialności ministra, ale również i kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych osób w nowym systemie dowodzenia i kierowania. To znaczy przygotować. Centralne stanowiska kierowania obronnością państwa, zapasowe stanowiska kierowania obronnością państwa, to znaczy przygotować wojenny system dowodzenia sił zbrojnych, to znaczy przygotować podstawy, zaplanować strategiczne rozwinięcie sił zbrojnych, w ramach tego strategicznego rozwinięcia operacyjne i mobilizacyjne rozwinięcie sił zbrojnych, system kierowania tym mobilizacyjnym rozwinięciem, jego inicjowanie we właściwej fazie zgodnie z wytycznymi politycznymi. To wreszcie budowa odpowiedniego potencjału obronnego. To wreszcie programowanie rozwoju tego potencjału i oprogramowanie rozwoju zdolności operacyjnych sił zbrojnych. Jak to robimy? Jest to efektem programowania rozwoju sił zbrojnych, a więc programu rozwoju sił zbrojnych i planów rzeczowych, centralnych planów rzeczowych. Jest to plan modernizacji technicznej. Jak robić modernizację techniczną? Czy w wydaniu narodowym, czy w oparciu o sojusze? Czy będzie to w ramach Unii Europejskiej Poligen Sherry, czy w ramach NATO Smart Defense, czy wreszcie w innych sojuszniczych, partnerskich układach, czy wreszcie tylko i wyłącznie w wydaniu narodowym? I jak to wpłynie na interoperacyjność naszych sił zbrojnych? Budowa potencjału. Trzeba wojsko przeszkolić. Jak będziemy szkolić to wojsko? Jak odpowiedzialnie będziemy przygotowywać siły zbrojne do przyszłości, bo nie mówimy o jutrze, mówimy o pojutrze. Budowanie potencjału, budowanie zdolności to jest perspektywa dłuższa niż jutro. Czy będziemy uczestniczyć w, poli, w PoligenChang, czy będziemy uczestniczyć w ramach inicjatywy Connected Forces Initiative, czy będziemy starać się znaleźć swoje właściwe miejsce na Ziemi w ramach inicjatywy Regional Focus, czy wreszcie będziemy odpowiadać na wyzwanie Frame Ignition Initiative? Co będziemy robić z partnerami, co będziemy robić osobno? My nie jesteśmy zieloną wyspą samodzielnie dryfującą w jakimkolwiek kierunku. Jesteśmy odpowiedzialnym członkiem NATO i odpowiedzialnym członkiem Unii Europejskiej oraz innych układów bezpieczeństwa zbiorowego. Reagowanie kryzysowe. Co to znaczy reagowanie kryzysowe? Czy to jest tylko użycie dwóch PTS-ów w czasie kiedy jest powódź w kraju? No dalece nie. Dalece nie czy to reagowanie kryzysowe wpisuje się i wpisze się i potrafimy się właściwie wpisać w reagowanie kryzysowe zgodnie z ustawą o reagowaniu kryzysowym która kieruje reagowanie kryzysowe w państwie zawężając może nie zawężając ale kierunkując ją na obszar naszego kraju czy będziemy współpracować z kim będziemy współpracować w NATO w Unii Europejskiej jak będziemy współpracować to nie jest tylko pływający PTS to są środki reagowania kryzysowego. Przypominamy wszyscy i pamiętamy o, o zdarzeniu, które to było w 2012 roku. Dotyczyło operacji w Libii, kiedy były użyte pewne środki reagowania kryzysowego. Wszyscy się zastanawiali. To ćwiczenie, trening, to realność, to była rzeczywistość. Nie zawsze reagowanie kryzysowe łączy się z użyciem sił i środków. To reagowanie kryzysowe w następnym miesiącu będzie realizowane z poziomu. Dowództwa operacyjnego, który będzie odpowiadał za reagowanie kryzysowe na terenie państwa, ale również w ramach reagowania kryzysowego nasze kontyngenty realizują zadania poza granicami kraju. To reagowanie kryzysowe wymaga współpracy z Centrum Bezpieczeństwa, z rządowego Centrum Bezpieczeństwa, centrum antyterrorystycznego z innymi agentami i podmiotami. To reagowanie oznacza wprowadzenia środków reagowania kryzysowego, niekoniecznie militarnych. To reagowanie wreszcie zgodnie z planem reagowania kryzysowego państwa. Nakazuje nam utrzymywanie sił i środków w pełnej gotowości do użycia tam, gdzie zaistnieje potrzeba. To jest blisko 10 tysięcy żołnierzy i kilkaset jednostek sprzętowych. To jest wreszcie ten potencjał, tu przechodzimy do trzeciej misji, to jest ten potencjał, którym zarządzamy odpowiedzialnie, mając takie zdolności, wspieramy podmioty cywilne. Nie ma tutaj miejsca na zastanawianie się, nie ma tutaj miejsca na improwizację, jest tu pełen profesjonalizm. I tutaj muszę powiedzieć, że, że z dowództwem operacyjnym pracujemy nad tym, aby płynność tych zadań, doświadczenia, jakie zgromadzone zostały w ostatnich latach w Centrum Zarządzania Kryzysowego, spowodowały, abyśmy myli, byli odpowiedzialni i płynnie przejęli te zadania. I jestem przekonany, że prace, które się toczą, ich harmonogram przekazywania zadań, przygotowanie personelu do tego doprowadzi. Ogrona, obrona granicy morskiej i powietrznej. Inne elementy, które możemy włożyć. Ćwiczenia Kaper Renegade, obrona tychże wspomnianych wcześniej naszych granic. Dyżury bojowe ratownicze, dyżury rozpoznawcze i inne elementy funkcjonowania systemu muszą być pod pełną kontrolą i wierzę głęboko, że olbrzymi wysiłek, jaki został zrobiony przez ostatnie półtorej roku, doprowadził do tego, że dzisiaj jest to i można powiedzieć odpowiedzialnie, jest to pod kontrolą. Czy to znaczy, że możemy spać spokojnie? Nie, nie. Siły zbrojne są przygotowane na złą pogodę, na złe warianty, na złe warunki. To znaczy, że musimy realizować te swoje zadania, mając z tyłu głowy świ świadomość i odpowiedzialność za to, o czym mówiłem, za złożoność i skomplikowane procedury funkcjonowania sił zbrojnych, bo nie można dzisiaj powiedzieć odpowiedzialnie że siły zbrojne są tak prostym, łatwym mechanizmem, że nawet jak zostanę dwa dni w domu, nic się nie stanie. To nie jest tak, to nie jest tak. Proszę o kolejny slajd. Krótko o uwarunkowaniach prawnych. Wspominałem o tym, o ustawie, o zmianie ustawy o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz innych ustaw, które wskazują, że organem pomocniczym Ministra Obrony Narodowej w kierowaniu działalnością sił zbrojnych w czasie pokoju jest szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, do którego zakresu działania oprócz innych kwestii, o których wspomnę, jest nadzór nad ogólną i operacyjną działalnością sił zbrojnych, w tym w szczególności planowaniem operacyjnym, gotowością bojową, mobilizacyjną, szkoleniem oraz rozwojem organizacyjno-technicznym, a więc o tych wszystkich obszarach, o których wcześniej wspomniałem. Co to znaczy, żeby siły zbrojne były gotowe? Nie będę wspominał o innych kwestiach, które nie zawsze nam towarzyszą w świadomości, jak siły zbrojne przygotowują się do działań. Bo to przecież każdy wiadukt w kraju musi odpowiadać wymogom przemieszczenia wojsk. To jest planowanie urbanistyczne, to są plany urbanistyczne, plany zagospodarowania przestrzennego, to jest operacyjne przygotowanie obszaru kraju, gdzie wszędzie jest realizowane. Więc mamy świadomość. Złożoności procesu przygotowania. Wróćmy do korzeni. Spójrzmy, do czego siły zbrojne zostały powołane raz jeszcze i realizujmy swoje zadania na maksymalnie odpowiedzialnym poziomie. Proszę kolejny slajd. Rola i zadania ministra obrony narodowej. Tak wygląda struktura dowodzenia, bardzo pokrótce mówiąc organ pomocniczy Ministra Obrony Narodowej, szef Sztabu Generalnego wraz z komórkami tworzącymi Sztab Generalny Wojska Polskiego. Ministrowi podlega służba wywiadu, kontrwywiadu, żandarmeria wojskowa i dowództwo garnizonu Warszawa, ale również podlega dowództwo generalne i dowództwo operacyjne. Minister Obrony Narodowej realizuje swoje zadania poprzez sekretarza stanu, szefa Sztabu Generalnego jako organu pomocniczego, podsekretarzy stanów. Tak wygląda Podległość w nowych uwarunkowaniach. Proszę o kolejny slajd. Od dnia 1 listopada 2014 roku Sztab Generalny również będzie funkcjonował w nowych uwarunkowaniach. W dniu dzisiejszym w Sztabie Generalnym jest trzech zastępców. Jak pan, Państwo widzicie, będzie dwóch zastępców odpowiedzialnych za sprawy strategiczne i za sprawy operacyjno- może inaczej, za te kwestie, o których wcześniej wspomniałem, za planowanie, programowanie rozwoju, za planowanie użycia sił zbrojnych, za nadzór strategiczny nad siłami zbrojnymi. Jak czytamy w zadaniach, do czego Sztab Generalny w nowych uwarunkowaniach będzie przez Ministra Obrony Narodowej używany, strategiczne planowanie, od którego będę w kilku słowach w późniejszym czasie. Programowanie wieloletniego rozwoju naszych sił zbrojnych i nadzór nad operacyjną działalnością sił zbrojnych. Trzeba te elementy potrafić rozebrać na czynniki pierwsze. Do czynników pierwszych wskazać, jakie narzędzia posiadał będzie szef Sztabu Generalnego jako organ pomocniczy i organ doradczy w zakresie systemu funkcjonowania sił zbrojnych organ doradczy dla ministra obrony narodowej, jeżeli będzie potrzeba dla premiera i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Taką krótką przebieżkę po narzędziach postaram się przedstawić na kolejnych slajdach. Zwróćmy uwagę w tym kontekście podstawowej misji i zadań, o której mówiłem, zwróćmy uwagę, za co będzie odpowiadało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dowodzenie podległymi wojskami w czasie pokoju. Przygotowanie podległych dowództw i wojsk, utrzymanie gotowości bojowej i mobilizacyjnej, organizowanie mobilizacyjnego ich rozwinięcia, realizacja planów i programów rozwoju, o którym powiemy szerzej. Dowództwu generalnemu podlegają szczeble taktyczne: dywizje, flotyle i skrzydła oraz samodzielne jednostki, które są w podporządkowaniu sił zbrojnych. Generalnie rzecz biorąc. Generalnie dowództwo generalne, ale pod dowództwo generalne podlegać będzie około 93% sił zbrojnych Rzeczypospolitej. Dowództwo operacyjne, jak już wcześniej wspomniałem, szereg nowych zadań i nowej odpowiedzialności. Zwracam uwagę na reagowanie kryzysowe w państwie i poza terytorium państwa. Zwracam uwagę na złożoność problematyki, bo wystarczy sobie wyobrazić, że za naszą granicą zachodnią, na Odrze, gdzieś jest problem, sytuacja kryzysowa, powódź. Czy użycie sił zbrojnych w kraju po wschodniej części naszej Odry to jest reagowanie kryzysowe zgodnie z ustawą o reagowaniu kryzysowym? Czy zgodnie z ustawą o reagowaniu kryzysowym wysłać żołnierzy poza granicę Odry? Czy to już jest użycie sił zbrojnych poza granicami kraju i pan prezydent ma ingerować w to? Czy to wymaga postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? Tych kwestii nie będziemy rozstrzygać, kiedy będzie powódź. Te kwestie są rozstrzygnięte, wiemy na jakiej podstawie i dlaczego skierujemy tam siły zbrojne, jeżeli taka będzie wola oczywiście przełożonych politycznych. Ale to są te kwestie, które dowództwo operacyjne przejmuje i którymi będzie zarządzało. Ja zwracam uwagę tylko na olbrzymią odpowiedzialność w tym zakresie, bo często jest tak, że nawet żołnierze kojarzą sytuacje kryzysowe z dwoma PTS-ami przewożącymi ludzi, w sytuacjach powodzi. Proszę o kolejny slajd. Funkcjonowanie sił zbrojnych, planowanie strategiczne użycia sił zbrojnych, domena Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. I właściwie, i dobrze, bo przecież to z planów operacyjnego użycia sił zbrojnych wynikają potrzeby rozwoju zdolności operacyjnych, którym też się szef sztabu będzie parał, mianowicie programowaniem rozwoju zdolności operacyjnych sił zbrojnych. Patrzymy na artykuł 5 i na przesunięcie. To nie jest rozbieżność. Takież pytanie również padało wczoraj. To nie jest rozbieżność. To jest intencjonalnie podniesiony artykuł 5 jako ten najważniejszy artykuł w myśl pierwszej misji, o której mówiliśmy, i oczywiście działania poza artykułem 5. Co to znaczy? Nie będę wchodził w szczegóły planowania, bo myślę, że to jest to forum i to gremium. Które doskonale zdaje sobie sprawę, co to znaczy inicjowanie, opracowanie koncepcji, ale to są również dokumenty strategiczne. Jeżeli spojrzymy na polityczno-strategiczną dyrektywę obronną, która określa dla sił zbrojnych zagrożenia realne, zagrożenia potencjalne i wyzwania, do odpowiednich zagrożeń w ramach scenariuszy opracowuje się plany użycia sił zbrojnych bądź koncepcji ich użycia. Olbrzymia odpowiedzialność synchronizować, skoordynować nie tylko. W układzie sił zbrojnych, ale uruchomić również i mieć świadomość pozamilitarnych przygotowań obronnych kraju, planu mobilizacji gospodarki, funkcjonowania wszystkich organów administracji wojskowej w czasie kryzysu, i w czasie kryzy szczególnie w czasie kryzysu polityczno-militarnego czy w czasie stanu wojennego i wojny. Olbrzymia odpowiedzialność i olbrzymia potrzeba koordynacji i synchronizacji zadań w tym zakresie. Proszę, kolejny slajd. funkcjonowanie sił zbrojnych, dalej programowanie wieloletniego ich rozwoju. Tak na dobrą sprawę, Sztab Generalny będzie zarządzał zdolnościami operacyjnymi sił zbrojnych. Będzie te zdolności kreował. Będzie kreował katalog zdolności, które siły zbrojne potrzebują osiągnąć, aby wypełnić misje i zadania sił zbrojnych. To ten katalog będzie odzwierciedleniem tak zwanej, powtarzam raz jeszcze, doktryny pana prezydenta, to w tym katalogu wskażemy i będziemy proponować priorytety, jakie powinny towarzyszyć siłom zbrojnym. Czy dzisiaj jest jakieś państwo na świecie, które ma pełen katalog sił zbrojnych? Może powiedzieć tak, pełen katalog ma, w związku z tym może zrealizować misje i zadania. Nie znam takiego państwa. Prawda jest taka, że po zidentyfikowaniu potrzeb operacyjnych sił zbrojnych zawsze będą istniały pewnego rodzaju luki. Te luki to jest system nasz mobilizacyjny, te luki to jest nasz udział w NATO, w Unii Europejskiej, te luki to są również nasi sojusznicy i partnerzy, którzy wypełnią te luki. Ale dzisiaj odpowiedzialnie musimy zwrócić uwagę na co? Być gotowi do realizacji podstawowej naszej misji. Jeżeli do niej będziemy gotowi, to będziemy gotowi do każdej innej, w tym kreowania środowiska bezpieczeństwa otaczającego Rzeczypospolitą Polską. Rozwój tych zdolności, jak wcześniej wspomniałem, zgodnie z przyjętym dokumentem przez Ministra Obrony Narodowej, decyzją Ministra Obrony Narodowej o funkcjonowaniu organizatorów systemów funkcjonalnych, proponujemy, aby również i w tym roku, bo ta decyzja jest świeżą decyzją oprzeć o nowe spojrzenie, o nową perspektywę planowania i programowania rozwoju sił zbrojnych. Proponujemy rozwijać zdolności w obszarach poszczególnych, dowodzenia, raz, rażenia, rozpoznania, przetrwania, mobilności, ochrony i, i protekcji czy bezpieczeństwa wojsk, wsparcia układu pozamilitarnego. Ale w tych wszystkich zdolnościach, w tych wszystkich obszarach zdolności jest to centrum gravity, ta zdolność sił zbrojnych którą postrzegamy jako konglomerat pewnych zdarzeń, faktów i zjawisk, które muszą towarzyszyć, aby osiągnąć daną zdolność operacyjną. Bo to przecież struktury organizacyjne świadczą o zdolności. Brygada, batalion, jednostki wsparcia, dowodzenia, zabezpieczenia to są zasoby osobowe, największy, najistotniejszy czynnik w każdym działaniu zorganizowanym, czynnik ludzki, dyslokacja oraz infrastruktura wojskowa. To, o co możemy oprzeć, nasze funkcjonowanie, sprzęt wojskowy, uz jego uzbrojenie, środki bojowe i środki materiałowe, to są wykorzystanie doświadczeń z misji poza granicami kraju i z konfliktów, nie tylko tam, gdzie byliśmy, ale tam, gdzie sojusznicy wyciągnęli doświadczenia i chętnie dzisiaj się z nami dzielą. To jest wreszcie system szkolenia i przygotowania zarówno dowództwa jak i szkolenia, przygotowania wojsk. To są wreszcie standaryzacja operacyjna poprzez doktryny i dokumenty. Procedury i działania. To wszystko wpływa na zdolność. Możemy sobie śmiało wyobrazić w takim razie ten mechanizm i te koła, które współuczestniczą wzajemnie w tym systemie. Włączmy w takim razie wyobraźnię i przez perspektywę tego, co do tej pory powiedziałem, miejmy świadomość, że musi być ktoś, kto za każdy trybik będzie pociągał. Ja nie odpowiem na, tym, na to pytanie. Nie jest to też pytanie retoryczne. Jest to pytanie skierowane do państwa do państwa refleksji, wrażliwości, ale z doświadczenia również i wiedzy. Kto za poszczególne obszary i kto będzie nadzorował, że te kółka kręcą się we właściwym tempie i się zazębiają z następnymi. Jeszcze raz, zasoby, dyslokacja, sprzęt, uzbrojenie, wykorzystanie doświadczeń, szkolenie, programowanie tego szkolenia. Doktryny, standaryzacja operacyjna i struktury organizacyjne. Czyją to jest domeną? Kto będzie musiał inicjować te procesy, aby te kółka się kręciły? Oczywiście te kółka się nie będą kręciły bez dowódcy operacyjnego, bez dowódcy generalnego, bez szefa sztabu. Natomiast musi być mechanizm, który będzie nadzorował właściwy kierunek, ich zazębianie się, żeby nie dochodziło do zgrzytów, i żeby się kręciło we właściwym, oczekiwanym przez nas kierunku. I przechodzimy tutaj do, po tej waszej, państwa, krótkiej refleksji, do nadzoru nad ogólną i operacyjną działalnością Sił Zbrojnych, co jest domeną i będzie domeną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wyszczególniliśmy tutaj różne środki nadzoru i narzędzia, którymi się będziemy posługiwać, ale proszę nie kojarzyć nadzoru strategicznego nad ogólną i operacyjną działalnością i nie sprowadzać li tylko do kontroli, do nadzoru i kontroli. To jest szersze spektrum pojęciowe. Mamy tutaj różne narzędzia do wykorzystania w tych niebieskich polach. Istotą tego jest, aby wnioski z nadzoru nad ogólną i operacyjną działalnością sił zbrojnych nie będą bezpośrednio trafiały. W postaci rozkazów, dyrektyw, czy też w postaci dokumentów dowodzenia bezpośrednio do dowódcy generalnego i do dowódcy operacyjnego. Jest to opinia organu nadzorczego dla ministra obrony narodowej, rekomendacje dla ministra obrony narodowej, jak w tym obszarze nadzoru strategicznego powinniśmy reagować, powinniśmy funkcjonować. I to minister obrony narodowej będzie bezpośrednio wdrażał bądź nie te rekomendacje. Do praktyki funkcjonowania sił zbrojnych, i tu jest to pytanie, które postawiłem na, na, na samym początku. Czy założenia systemu i reformy dowodzenia kierowania siłami zbrojnymi służą między innymi wzmocnieniu cywilnej kontroli nad armią? Ten slajd pokazuje, że tak. Jednoznacznie to minister będzie decydował, jakie działania podjąć w ramach funkcjonowania sił zbrojnych, realizując te zadania poprzez nadzór swojego organu pomocniczego, wnioski wypływające z tego nadzoru i kierowanie siłami zbrojnymi. Dlaczego ten slajd przywołałem? Nie tylko, żeby uświadomić nam, że istotnie ten czynnik cywilnej kontroli nad armią zostanie wzmocniony w nowym systemie, ale uświadomić nam, jakie narzędzia zostały stworzone dla ministra obrony narodowej w nowym systemie dowodzenia i kierowania jakie podmioty będą wykorzystywały te narzędzia, jak to będzie funkcjonować. To jest kwintesencja tego, co się będzie działo w nowym wydaniu, w nowej rzeczywistości, którą rozpoczęliśmy 1 stycznia. Zatem zwróćmy uwagę, czym będzie się tak w tym wydaniu, w wydaniu nadzoru strategicznego Sztab Generalny zajmował i komórki tworzące tenże Sztab Generalny Wojska Polskiego. W zakresie zdolności do wsparcia dowodzenia, w zakresie zdolności do rażenia, wyspecyfikowano na slajdzie. Nie znaczy to, że będziemy kontrolować, to nie znaczy, że zbudujemy jakąś nieokreśloną kolumnę, która będzie stała jako jeszcze jeden organ kontrolny i będzie patrzyła na ręce. To znaczy, że organ, który zaplanuje rozwój zdolności operacyjnych sił zbrojnych, będzie czuwał nad właściwym kierunkiem ich osiągania nad tempem ich osiągania, nad tym, co wynika z naszych zobowiązań, co przyjęliśmy jako end-state, na co wydajemy olbrzymie, olbrzymie, powtarzam raz jeszcze, środki finansowe. Temu służyć będzie nadzór strategiczny w tych, nie tylko w tych dwóch, ale we wszystkich obszarach. Kolejny slajd. Zdolność do rażenia i zdolność do ochrony i przetrwania wojsk, które będzie domeną. Zarządu trzeciego sztabu generalnego wojska polskiego, zarządu planowania operacyjnego sił zbrojnych. To on będzie odpowiedzialny za rozwój zdolności w tym obszarze, ale również za monitorowanie i właściwe rekomendacje w zakresie rozwoju to jest element również kontroli zarządczej ministra obrony narodowej, gdzie wskazujemy, szacujemy pewne ryzyko i wskazujemy panie ministrze, trzeba podjąć działania, te działania. Posłużą temu, a, aby środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia były wydane bardziej racjonalnie. Aby osiągnąć założone zdolności we wskazanym czasie, aby zsynchronizować infrastrukturę, system szkolenia, napływ nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, infrastrukturę, system yy, doktrynalny, a więc tą standaryzację operacyjną w jednym czasie. Kolejny slajd, poproszę. Również w zakresie zdolności do zabezpieczenia logistycznego i w zakresie zdolności do szkolenia. Wydawałoby się, że zarząd P7, ktokolwiek miał jeszcze wątpliwości, czy takie wątpliwości posiada. Przecież mamy dowództwo generalne, które odpowiada generalnie za szkolenie, które ma odpowiednie inspektoraty odnośnie. Yy, i planowania, i programowania tego szkolenia, i realizacji nadzoru nad tym szkoleniem. To są te pytania, o których mówiłem wcześniej. To są te pytania, które wypływają z naszej obecności w NATO, w Unii Europejskiej. To są pytania o to, jak będziemy realizować, jakim będziemy partnerem w ramach Connected Forces Initiative. Czy wpiszemy się w sposób właściwy w koncepcję Original Focus? Czy wreszcie zarządzający zdolnościami operacyjnymi w Sztabie Generalnym będą zdolni do tego aby dokonać standaryzacji operacyjnej na najwyższym poziomie, opracować doktryny funkcjonowania danego systemu, czy to logistycznego, czy wsparcia bojowego, czy zabezpieczenia, a więc w obszarze force protection, czy też rażenia, rozpoznania i jeszcze w innych domenach, o których wcześniej wspomniałem. Bo jeżeli tak, to również ten element szkolenia, jako element zdolności operacyjnej, powinien i będzie w przyszłości funkcjonował w Sztabie Generalnym. To my będziemy nadawać rytm, Tempo osiągania zdolności. To nie sztab generalny, to nie szef sztabu generalnego będzie o tym decydował. Ja dla tych, którzy uważają, że szef sztabu generalnego będzie rozdającym karty, to ja mówię, że przy tym stoliku z kartami siedział będzie dowódca operacyjny, dowódca generalny, komendant główny żandarmerii wojskowej, dowódca garnizonu Warszawa, będą siedziały inne osoby pod tytułem zespół planowania. I programowania rozwoju sił zbrojnych, do skład którego wchodzi około 400 osób. Ale musimy mieć świadomość, że ostateczne rekomendacje, odpowiedzialne rekomendacje, będzie musiał przygotować w uzgodnieniach oczywiście, szef sztabu i przedstawić naszym czynnikom politycznym do decyzji. Uzupełnienie mobilizacja. Często mówimy o tym, że to jest zapomniany obszar. Często narzekamy, często krytykujemy to. Ale tak, na dobrą sprawę, to jest takie. Działanie poniżej krytyka w tym obszarze, w ogóle medialna i jakiekolwiek przekazy medialne są działaniem, że tak powiem, poniżej pasa. Dlatego, że cywil ma prawo pytać o każde zjawiska, które są w tym obszarze. Natomiast my mając świadomość ustawy o ochronie informacji niejawnej wiemy, że obszar mobilizacyjnego, obszar operacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych nie podlega debacie publicznej, a podlega raczej ustawie o ochronie informacji niejawnej. Dlatego nam trudno jest debatować. Trudno jest przekonywać kogokolwiek, że istnieje system mobilizacyjny, mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych. Ale podam kilka faktów z ubiegłego roku, które być może do, nie do wszystkich Państwa dotarło. Otóż właśnie w ubiegłym roku od września, o ile pamiętam, rozpoczęliśmy szkolenie rezerw osobowych. Udało się w ubiegłym roku przeszkolić ponad od września blisko 2700 żołnierzy, 300 oficerów i podoficerów na kursach doskonalących w uczelniach i naszych ośrodkach szkolenia. To było zaledwie na poprzedni rok 100 osób stanu średniorocznego, 2014 mówimy o 200 osobach stanu średniorocznego, a więc pozwoli nam to przeszkolić na ćwiczeniach krótkoterminowych blisko 10 tysięcy żołnierzy, pięciodniowych. Jeżeli będzie 10 dni, oczywiście odpowiednio krócej. Ale myślimy o tym i jest to, że tak powiem, może nie serce ale istotny element krwioobiegu sił zbrojnych, o którym nie zapominamy i zapominać nam nie wolno. Natomiast nie zawsze nadaje się ten element do debaty publicznej, nadzór nad ogólną i operacyjną działalnością w zakresie planowania, i programowania, rozwoju sił zbrojnych, tworzenie planów odpowiedzialnych, racjonalnych, nie tylko przez perspektywę wydawania środków finansowych zamiast kupowania młotka może kupimy gwoździe. Ja często mówiłem i wczoraj również w tym spotkaniu, też się tą refleksją podzielę, przy spotkaniu z panem Moraczewskim, doszedł pan redaktor do wniosku, że siły zbrojne mają zgoła odmienny interes niż nasz przemysł obronny. Ja sprzeczności nie widzę. Ale posłu posłużyłem się taką, taką frazą, że zanim prawda ubierze buty, to kłamstwo dwukrotnie obiegnie kule ziemską. I drugą, która mówi, że tylko spolegliwość i mówienie adwersarzowi temu, co chce usłyszeć, tworzy przyjaźń. Mówienie prawdy sprzyja antagonizmom i wrogości. Otóż jeżeli my dzisiaj mówimy odpowiedzialnie, że nie wszystkie rzeczy możemy w kraju wytworzyć, nie mamy technologii, nie mamy Możliwości technicznych technologicznych, to pomagamy naszemu przemysłowi obronnemu. To wskazujemy im na to, że nikt w świecie odpowiedzialnie wydawałoby się prostej rzeczy, syndrom wykałaczki. Prosta rzecz: wykałaczka można ją zrobić, bardzo łatwa, kawałek drewna, wystrugany. Tylko że nikt nie kupuje maszyny, żeby tworzyć wykałaczki za, za 10 milionów, jeżeli ma świadomość, że może je wytworzyć za 10 tysięcy, i tylko sprzedać. Nikt inny nie kupi tych wykołaczek, jest dookoła wszędzie, nikt inny ich nie kupi. To samo jest z przemysłem, ta, ten syn wykołaczki. Nie możemy tylko produkować i opierać się o to, że jedynym odbiorcą będą siły zbrojne. Tak się nie da funkcjonować. Ale nasze podejście, nie oczekiwanie złotych klamek w tym, w tym sensie, ale oczekiwanie najwyższego produktu, bo na inny nas jest nie stać. Oczekiwanie najwyższego produktu to jest również zmuszanie naszego przemysłu, żeby się otworzył na zewnątrz. To jest, że tak powiem, parcie sił zbrojnych na jak najlepszą technologię. Ta technologia wówczas może być, może być technologią, którą możemy się pochwalić za granicą i ją skutecznie i konsekwentnie wdrażać i wprowadzać. Więc to są wszystkie te obszary, o których musimy dzisiaj myśleć, mówiąc o tym, że mamy powrót do korzeni. Pewna refleksja powrotu do korzeni towarzyszyła nam. W ostatnich dniach ubiegłego roku, kiedy zrobiliśmy trzy odprawy, takie decyzyjne, dyskusyjne na temat migracji zadań w nowych strukturach, jak będziemy funkcjonować, jakie są zagrożenia, jakie są wyzwania i rekomendacje z tychże trzech odpraw, w moim przekonaniu, odpowiedzialnie zostały wdrożone do funkcjonowania sił zbrojnych, za co wszystkim panom, którzy w tym procesie uczestniczyli. Siedzącym tutaj wielokrotnie, bo na pierwszy rząd spojrzeć od pana generała Dudy, poprzez dyrektora Wasilewskiego, poprzez komendanta, dowódcę wojsk lądowy, generała Głowienkę i innych tutaj siedzących w tym procesie uczestniczyli aktywnie i kontrybuowali do tego, aby się stało to, co się miało stać, a więc płynne przejście w nowych uwarunkowaniach systemu dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi. Podsumowując, szanowni państwo, można mówić jeszcze wiele. Podsumowując, rozwinę myśl, którą swego czasu szef Połączonych Sztabów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, generał Martin Dempsey, będąc na wykładzie w Akademii Obrony Narodowej, poruszył. Jeżeli mamy skomplikowany problem i chcemy go rozwiązać w ciągu godziny, to poświęćmy 55 minut na zrozumienie tego problemu, a wówczas pięć minut wystarczy nam na, na, na poszukanie rozwiązania. Korzenie Sztabu Generalnego, jego historia, tradycja 95 lat funkcjonowania Sztabu Generalnego, ale i moja tradycja, bo jestem pewnym elementem, trybikiem tego Sztabu Generalnego przez ostatnie blisko 7 lat. Wskazuje, że Sztab Generalny funkcjonuje i tego życzę innym. Sztab Generalny funkcjonuje w oparciu nie o kształtowanie wiedzy tych, którzy przybywają, tworząc Sztab Generalny Wojska Polskiego. My w Sztabie Generalnym nie prowadzimy edukacji taką, jaką prowadzi kadra dydaktyczna naukowa w Akademii Obrony Narodowej, ale jedną rzecz niewątpliwie Sztab Generalny realizuje konsekwentnie pozwala wszystkim osobom w Sztabie Generalnym zrozumieć, to 55 minut jest dane u nas. Ja jestem głęboko przekonany, że to, co się stało z nowym systemem dowodzenia i kierowania, tego procesu w sztabie generalnym nie zakłóci, ale wręcz wzmocni, i przywołam tutaj słowa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podpisując ustawę o, o zmianie ustawy o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz innych ustaw, kiedy jasno precyzyjnie wskazał, że w jego przekonaniu nie ma wątpliwości, sztab generalny zostanie zapleczem intelektualnym. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jestem głęboko przekonany, że również osoby, które zostały wyznaczone na stanowisko dowódcy operacyjnego i dowódcy generalnego również taką postawę zaszczepią. Nie będą kształcić, nie będą doskonalić, bo to jest rola Akademii Obrony Narodowej. Można byłoby tym stwierdzeniem zamknąć moje wystąpienie i przejść do następnej dyskusji, jak kształtować system doskonalenia, szkolenia, kształcenia. Jak kształtować ten najistotniejszy element sił zbrojnych, jakim jest i przepraszam za skrót i kolokwializm, ten czynnik ludzki. Czego oczekujemy? Ale jestem głęboko przekonany, że ci dwaj panowie, dowódca operacyjny i dowódca generalny wypracują również takie mechanizmy, które, do których zachęcam głęboko i głęboko je polecam. Żebyśmy zrozumieli, zrozumieli otoczenie, wówczas dobre, jedynie tylko dobre rozwiązania przyjdą nam w pięć minut. Dlatego też w tym kontekście szanowni państwo dwa dosłownie zdania podsumowania Cokolwiek nie robimy, jakiekolwiek zmiany na jakąkolwiek skalę nie proponujemy, musimy mieć zawsze świadomość, że nawet 20 gier decyzyjnych, 70 symulacji i innych dokumentów nie osiągnie pożądanego stanu końcowego tak jakbyśmy chcieli. Zwróćmy uwagę na tą ewolucję przyjętego systemu dowodzenia, która będzie się toczyła. Zwróćmy uwagę na to, co się dzieje w sojuszu. To tam powstało ICT dowództwo transformacji, ponieważ system obronny poszczególnych państw ulega transformacji wraz ze zmieniającym się i bardzo dynamicznie zmieniającym się środowiskiem bezpieczeństwa. Tak i będzie podlegało nowy system dowodzenia i kierowania. Głęboko wierzę, że wszystkie narzędzia, jakie użyjemy do tego, aby Ewaluować w przyszłości ten system dowodzenia i kierowania, wszyscy, którzy mają cokolwiek w tej materii do, do powiedzenia, będą tworzyli ten system bardziej sprawny, pozwalający z optymizmem patrzeć w przyszłość, co ja dzisiaj jako człowiek z natury umiarkowany optymista czynię. Dziękuję za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę, chętnie odpowiem, podzielę się z Państwem. Jeszcze raz dziękuję. Jest tak wszystko niejasne, że i pytań nie będzie. Rozumiem, za co serdecznie Państwa przepraszam. Jest są pytania, panie generale. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Panie generale, podpułkownik Tucki, podyplomowe studia dłuższo-sztabowe. Pan generał wspomniał, że nie możemy brać od przemysłu wszystkiego, co nam podsuną, tylko brać najlepsze, bo nas na inne nie stać. Z perspektywy służby i doświadczeń wychodzi na to, że taką generalną przeszkodą jest tutaj ustawa o zamówieniach publicznych, dzięki której możemy nabyć dobre albo co najwyżej dość dobre. Bo na bardzo dobre ta ustawa nie pozwala. Może w tym kierunku należałoby poszukać zmian pod kątem jakość, gwarancja, niezawodność. Dziękuję. Ja myślę, że. że... Tak jak i pan, pułkownik będąc na studiach, studia też się kierują swoją filozofią. Jak przyjechałem ze studiów z Londynu, generał Gongor, przesłuchując mnie na kandydata na zastępcę szefa zarządu trzeciego, pytał się w ten sposób, w tym barbarian language, często żartujemy, ale w języku angielskim, słuchaj kolego, czego się na tych studiach nauczyłeś. Ale jedną tylko rzecz, którą powie, najistotniejszą z Twojego punktu widzenia. Czego się nauczyłeś na tych studiach? Ja, zastanawiając się bardzo krótko, bo też szef sztabu nie ma czasu, żeby prowadzić debatę z każdym pułkownikiem przy kawie, bardzo krótko odpowiedziałem na to pytanie. Studia nauczyły mnie, jak zdiagnozować problem. I po tej właściwej diagnozie problemu nie powinniśmy leczyć symptomów, ale tak zwane root causes, a więc leczyć sedno problemu. Otóż wracamy do tego Pana pytania, Panie Pułkowniku. My jesteśmy elementem sedna problemu. My programujemy rozwój sił zbrojnych. Ten problem, o którym Pan wspomina, leży właśnie, to jest root causes, to jest tam, gdzie są korzenie problemu. A więc nasze działanie, działanie sił zbrojnych to nie ustawa nam zabrania wykreować, takie potrzeby operacyjne i opisać je w wymaganiach operacyjnych, które będą sprawiały, że to najlepszy sprzęt z najlepszych będzie do nas trafiał. Często oczywiście towarzyszą temu zarzuty, ludzie chcą złotych klamek. Ja mówię, no dobrze, mówię, ale czy my, mając świadomość, że ten sprzęt będziemy pozyskać w perspektywie pięciu, siedmiu lat, na następne 30 lat, mamy się ograniczyć do tego, co było, do tego, co jest? Czy do tego, co jest możliwe. Jeżeli nie jest możliwe i nie istnieje taka technologia, może warto nad nią popracować. Więc my jesteśmy też częścią problemu. Ta odpowiedzialność za programowanie, ta odpowiedzialność za określanie wymagań operacyjnych, jakie siły zbrojne potrzebują do realizacji misji i zadań, to jest nasza odpowiedzialność. I tu nie ma nic ustawa o, o zamówieniach publicznych, czy Traktat o Unii Europejskiej, artykuł 3, 4, 6? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Jest, jeżeli jesteśmy w stanie zidentyfikować również podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, aby wypełnić artykuł 3, 4, 6 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Nad tym trwają prace i, i to jest tak zwana praca nad, nad BP, istotnym interesem bezpieczeństwa państwa. Więc mamy mechanizmy. Z punktu widzenia naszego wojskowego my mamy precyzyjnie określać, czego oczekujemy. Nie jest ani moją odpowiedzialnością, ani odpowiedzialnością panów wybrać z pięciu Dobrych rzeczy, które spełniają wymagania operacyjne, najlepszej. Ale nie zawsze jest tak, panowie, jak macie zresztą do czynienia i świadomość tego, co się dzieje w normalnym życiu. jest, jest Często jest tak, że kupujemy tani wyrób, drukarkę, po czym Keydrys kosztuje trzykrotną cenę tej drukarki. To jest ten symptom, również, o którym mówimy. My dzisiaj nie kupujemy sprzętu, nie kupujemy czołgów, my kupujemy zdolność do rażenia wojsk pancernych i zmechanizowanych. A więc kupujemy całe zaplecze sprzętowe z zapleczem logistycznym, szkoleniowym, taktycznymi środkami materiałowymi. Dopiero bilans tego mówi nam, czy myśmy kupili za te pieniądze właściwy produkt. A więc to nie jest tak, że nie mamy oddziaływania. Oczywiście, co do ustawy o, o, o zamówieniach publicznych, wiele debaty jest w przekazie medialnym, że podstawowym czynnikiem jest cena, że ona tak na dobrą sprawę decyduje. Ale to nie jest, jeszcze raz powtarzam, w naszej odpowiedzialności. Zachęcam przez swoją odpowiedź również pana, panie pułkowniku, i innych ludzi do tego, aby raz jeszcze wrócić do podstaw, do pracy u podstaw. Ta praca u podstaw mówi nam: zróbmy swoje dobrze, określmy potrzeby, określmy wymagania operacyjne i oczekujmy, róbmy wszystko, aby ten sprzęt był właściwy. Zróbmy dobrze badania eksploatacyjno-wojskowe i określmy, że ten sprzęt nie jest właściwy. To jest ta praca u podstaw. Najgorszym elementem zawsze po zmianach jest to, że każdy w wojsku, przepraszam panie dyrektorze Wasilewski, ale w wojsku najlepiej i najczęściej sprawdzają się ci, którzy są tak zwanymi kadrowcami. Wiedzą kto, gdzie, na jakie stanowisko pójdzie albo powinien pójść, mają dobre, eleganckie rozwiązania. A ja proponuję coś innego. Zostawcie kadry dyrektorowi Departamentu Kadr. Róbcie swoją robotę, za którą odpowiadacie, róbcie to jak najlepiej i oczekujcie, że to się sprawdzi, że system, jaki został wytworzony w zakresie dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi sam systemowo doprowadzi do tego, że ten sprzęt będzie właściwy. To są oczywiście oczekiwania. Jeżeli jest coś w tym materii do zrobienia, bardzo proszę o konstruktywne w tym obszarze wnioski. Nie wiem, czy to pana pułkownika usy, usatysfakcjonowało, ale, ale taka jest moja percepcja tegoż problemu. Proszę bardzo. Bardzo proszę, czy jeszcze, jesteśmy trochę po czasie, ale spróbujmy jeszcze chociaż jedno. Czy mamy pytających na sali? Śmiało ręka do góry. Pozostaje mi tylko, panie komendancie, rektorze, podziękować za, za wysłuchanie. Tym, którzy spali, melduję, że to już koniec. Tym, którzy słuchali, służę, jeżeli będzie czas na debatę w kuluarach. Zapraszam, chętnie odpowiem na każde pytanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie generale, za ten ważny wykład. Ważny nie tylko w kontekście poznania typowego dla wykładu, ale ważny także. Ze względu na moment, w którym się znajdujemy, bo tak na, naprawdę to jesteśmy dwa tygodnie dosłownie dwa tygodnie po wprowadzeniu nowego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Na pewno wszystkich szczególnie zainteresowała ta część dotycząca nadzoru nad siłami zbrojnymi i roli sztabu generalnego, ponieważ wiele pytań pojawia się w mediach w tym zakresie. Bardzo, panie generale, dziękuję. I razem z dziekanem, panem profesorem pułkownikiem Wojeśno, który kieruje Wszechnicą Obronności, bo to w jego wydziale, jeżeli pan. E, generał przyjmie to kapituła Akademii Narodowej człowiekowi wielkiej wiedzy, honoru i wspaniałego serca, szefowi sztabu generalnego wojska polskiego, generała broni mistrzesowi Gocłowi, nadaje ten oto symbol.